Witam serdecznie na kolejnym odcinku poradnika alienowanego, który będziemy omawiać protokół rozprawy. Jest to kluczowa rzecz, o której adwokaci nie mówią ojcom i najważniejsza w całym przebiegu rozprawy. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że odbyły się już 4 rozprawy i sędzia ma 200 stron różnych dokumentów drobnym maczkiem, czasem na 2 stronach napisanych, które zawierają zaświadczenia psychologów, zaświadczenia poradni psychologicznych, terapii dzieci, oświadczenia świadków, raporty kuratora, raporty ośrodka pomocy społecznej, raporty policji z interwencji w miejscu zamieszkania i tak dalej. I wyobraźcie sobie, że sędzia przychodzi na rozprawę, a on ma rozpraw 8, na przykład potrafi 8 rozpraw, jak jest wokanda. Jak zobaczycie sobie, w sądzie jest wokanda, to ja na przykład wokandę widziałem było w dniu danym, gdzie sędzina prowadziła od, zdaje się, 8 albo 9 do 15, to ona miała 13 rozmów. I wyobrażacie sobie, że ona, sędzina, 190 stron przeczyta. Jakby każda była nawet po 100, to ona ma 1300 stron do zapoznania się, i gdzie jest istotna treść, i wy sobie wyobrażacie, że ona będzie to czytać, to ci ludzie, jeżeli byliby w stanie czytać 1000 stron albo 1500 stron przez dzień, to by były w Unii Europejskiej, by byli w jakichś eksponowanych stanowiskach, bo ponoć właśnie przeczytanie, wyciągnięcie wniosku z 1000 stron to było jakimś tam do urzędników Unii Europejskiej, tak? No i teraz, jak sędziowie to załatwiają? Otóż, bo jak budujesz budynek do banku i bank ci wypłaca transzami, to po zbudowaniu jakiejś części budynku sporządzasz raport, że powstała taka część budynku, jest w takim stanie, z takich cegieł, z tego i z tego, jest taki raport. Jak 4 na przykład raporty zbierzesz, na przykład z wszystkich ścian, ze środka i z dachu, no to możesz starać się o włączenie budynku do eksploatacji. Takim jakby raportem o postępie prac budowlanych i podsumowaniem tych prac budowlanych jest protokół rozprawy. I teraz, kiedy się pojawia ten protokół rozprawy? Zwykle wjeżdża na budowę materiał i plany budowy. Czyli tak, materiał to są wszelkie dowody i teraz tak, pierwsza partia materiału i pierwsze takie plany budowy, ale już takie w sensie nie gotowych planów, tylko takie jakby intencje, jak to ma być zbudowane, to trafiają z pierwszym pismem. Czyli alienatorka wnosi pierwsze pismo o ograniczenie kontaktów ojcu na przykład, albo o ustalenie kontaktów, tak? I to jest pismo. I to jest tak, wnoszę o ustalenie kontaktów ojcu. W tej chwili wyrokiem sądu takiego i takiego nie są ustalone kontakty, ojciec zabiera dziecko ze szkoły bez uzgodnienia ze mną, wiezie go gdzieś tam, lekcji nie odrabia, bla, 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 i ona pisze takie pismo, czyli jest pismo wiodące, sędzina bierze takie pismo, moja sędzina zakreślała sobie ważniejsze treści, no i to pismo, jedna strona składa w kilku egzemplarzach, 3. Jeden egzemplarz jest 2 sądu, 2 sędziny, jest wpinany do akt. Jeden egzemplarz to sobie bierze jako potwierdzenie alienatorka, żeby mieć w papierku, żeby sobie to studiować, a jeden jest przesyłany do ciebie listem poleconym. I teraz to się rozgrywa w ten sposób, ta cała rozprawa, że czyli pierwsze jest pismo wiodące wraz z dowodami. To pismo wiodące jest tak, wnoszę o ograniczenie kontaktów ojcu albo ustalenie kontaktów, oczywiście bez zagrożenia nakazem zapłaty, czyli wnoszę wyrok martwy w postaci kontaktów, który faktycznie, to ja już żartuję, bo to ja wam tłumaczę, ale adwokatka mówi, wnoszę ustalenie kontaktów na 2 i 4 sobotę miesiąca od godziny takiej, a 5 sobota. I to ma być celem tego jest ograniczenie kontaktów wam. Czyli ona mówi, że wnosi o to, żeby to było ustalone, ale na to jakaś zgódź się, bo będziesz miał wtedy na 100%, że tak myślisz, że nie będę cię alienować, tylko sąd ci da wyrok i dzieci będą z tobą. Tylko to jest tak, jeżeli nie masz ustalonych kontaktów, to możesz dziecko w jakikolwiek sposób uprowadzić ze szkoły
mieć z nim spotkanie. A w tym momencie ustalenie kontaktów ogranicza ci te możliwości. Jeżeli w sobotę i w niedzielę, kiedy masz mieć kontakty, to po prostu kontaktujesz się z dziećmi, a poza tymi dniami masz się nie kontaktować. Jeżeli byś dalej się tak w ten sposób zachowywał, że na przykład czwartki zabierałeś dziecko do siebie, zanim ona przyszła do pracy, bo na przykład miała, była w biurze, w jakimś państwowym urzędzie, który miał takie godziny w pracy, że wbiła w czwartki do 18 i na przykład zabierałeś, to ona teraz wyśle do ciebie policję z biura albo się zwolni i będzie z policją wyciągać dziecko od ciebie i teraz już ty nie będziesz się opiekował, tylko teściowa. Tak to będzie działać. Czyli generalnie pismo wiodące jest po to, żeby ci ograniczyć kontakty, a sędzina wyda wyrok, który nie jest zagrożony nakazem dopłaty, więc jak przyjdziesz po dziecko w sobotę, w niedzielę, czyli będziesz miał całą resztę ograniczoną, a to niby co ci sąd daje, to jest wyrok martwy, bo dziecko powie, że nie chce się z tobą spotkać, albo matka wręcz wyjedzie, jej nie będzie i się z nią nie spotkać. Czyli robi się z ustalenia kontaktów bez zagrożenia nakazem zapłaty, to się robi coś takiego, że w zasadzie liczbę podejść, które możesz mieć do kontaktu z dziećmi, będziesz miał ograniczoną do jednego w sobotę. Czyli dwa podejścia będziesz mógł zrobić tylko w miesiącu, a jeżeli w jakiś sposób dziecko zabierzesz, to masz policję na karku i jesteś przegrany. Tak? To jest pismo wiodące, które jest napisane o ustalenie lub ograniczenie kontaktów, przepraszam, a tobie się wydaje, alienatorka ci to przedstawia, to dlatego, żebyś miał kontakty? Nie, to jest po to, żeby ci odebrać kontakty. I teraz ty, jest to przedstawione dowody, że ty się dziećmi nie zajmujesz, dzieci wróciły od ciebie głodne, brudne, sponiewierane, miały poniszczone rzeczy, same złe, narzekają na jedzenie tobie, przedstawiłeś im nową, kolejną partnerkę, z którą jesteś, kazałeś mówić, że to jest mama. Może tak nie robiłeś, ale wierz mi, że w sądzie może być tak to przedstawione. Tak to będzie przedstawione, bo tam o prawdę nie chodzi, tylko o korzystny wyrok. Nie? Prawda to absolutnie nie jest priorytetem, tylko korzystny wyrok. I ty na to odpowiadasz swoim pismem, odpowiedź na pismo dajesz, masz na to 2 tygodnie czasu i przedstawiasz swoje tezy procesowe. Najczęściej adwokat to robi w ten sposób, że jakby, jak tam były takie dowody, czyli jakby dowody to jest fundament, to adwokat nie stara się budować twojego budynku alienacji, który by był konkurencyjny do tamtego budynku i budynku kontakty z dziećmi, tylko daje ci taki mały młoteczek, mówi ci, będziemy kuli po tych cegiełkach, po tych dowodach. W ogóle nie rusza test procesowych, czyli to jest generalnie tak, jakbyś budował, wylewasz fundament, który jest dowodami i się posuwasz w górę z budynkiem i ktoś chce sobie ten budynek podważyć, to zaczyna stukać ci fundament, ale nic reszty nie rusza. To adwokaci mężczyzn, czyli ci, którzy mieliby uzyskać kontakty i tak dalej, no to najczęściej jest tak, że mówią, dałem ci tak to zrozumieć, żebyś atakował te dowody. I ojcowie najczęściej atakują te dowody, bo te dowody są tak skonstruowane, że one mówią źle o tobie. Czyli na przykład mówią, nie chodziłeś z dzieckiem do lekarza. No, trudno jest to udowodnić. I teraz jej dowód to jest słodne zeznanie, że nie chodziłeś z dzieckiem do lekarza. No i ty byś mówił, nieprawda, chodziłem z dzieckiem do lekarza, słowo przeciw słowu, tak? Ale adwokat ci powinien powiedzieć, że powinieneś wyprowadzić taką tezę procesową, czyli na swoich dowodach przy tym budynku sędziny budować swój osobny budynek, i zrobić kolumnę, która się nazywa alienacja rodzicielska na dowodach takich, że alienatorka podaje nieprawdę, co jest ewidentnym objawem alienacji rodzicielskiej. Czyli to jest tak, że zwykle rozprawa odbywa się w ten sposób, że wchodzi pismo wiodące, które ci chce zabrać, ograniczyć kontakty. Ty odpowiadasz swoim pismem, jeżeli adwokat ci nie doradzi, żeby wprowadzić takie tezy procesowe, że alienatorka prowadzi alienację, tylko żebyś atakował dowody, czyli zbijał tej podstawę, czyli fundament dowody i nie atakował tez procesowych. No i gdy te 2 pisma przepłyną, to sędzina tak sobie analizuje te pisma i ona mówi tak, no trzeba jeszcze rozstrzygnąć,
ja się muszę tu jeszcze zorientować, potrzebowałabym więcej materiału. Czyli tak, alienatorka wiozła swój materiał dowody i tezy i plany, czyli tezy procesowe, ty wiozłeś swój materiał zupełnie bez żadnych planów, bo ci adwokat po prostu ci coś tam mówi, ale swojego planu nie dał, że wprowadźmy takie pojęcie jak alienacja rodzicielska. Nie, twój materiał po prostu wwozi na kupę i to ty jesteś, ja w każdym razie w swoich pierwszych sprawach to tak woziłem mnóstwo tych dokumentów, nagrań, nagrywałem dzieci, alienatorki, jak są dobre dla mnie, tego, ale nie miałem ogólnego planu na te materiały, jak je wykorzystać. Czyli to było bez sensu, to była kupa, hałda materiału, ale bez większego planu, jak coś z tego zbudować, tak? W tym czasie alienatorka to już ma gotowe plany, już pożółkłe, sprawdzone, tu się budynki buduje, toczka w toczkę, takie same. No i jeszcze raz wracając do tematu. Czyli tak, pismo wiodące od alienatorki, zabrać o ustalenie kontaktów, co faktycznie chodzi o, żeby ci odebrać, utrudnić kontakty. Ty robisz kontrę, czyli swoje pismo, które się odnosisz do test procesowych i do po prostu tego, co mówi alienatorka. Sędzina zamawia dodatkowe ekspertyzy typu wysyła na części kuratorkę, wysyła panią kurator, żeby co miesiąc sprowadzała raport. I to się ma w ten sposób, że pani kurator umawia się z alienatorką w jakiś konkretny dzień tygodnia, bo matki nie ma, może nie być, może się dziećmi zajmować. W tym czasie przyjeżdżają wszystkie siostry jeżeli mieszkacie we wspólnym mieszkaniu, to jest tak, że nagle się robią porządki świąteczne, wielkanocne, no i albo dostajesz dzieci na kontakt, albo coś gdzieś jedziesz w danej godzinie, albo alienatorka mówi, jedziemy na działkę, albo jedziemy gdzieś, albo coś, żebyś ty pojechał do matki, żeby ciebie nie było w tym domu, tak? I przychodzi pani kurator i z nią rozmawia, mówi, mieszkanie zadbane i tak dalej. Tu jest to o tyle istotne, bo będąc w normalnej rodzinie, to ty cały czas masz zadbane to mieszkanie, ale są też rodziny patologiczne, gdzie szkoda gadać, po prostu sypkiła i mówiła. I dzieci są brudne, śmierdzące i tak dalej, nieubrane. Mamusia, wiesz, kipów pełna popielniczka, a za oparciem leżanki to kipią aż puste, pognieciane puszeczki po piweczku, nie? No to jeżeli pani kurator napisze, że czysty porządek i tak dalej, to dla ciebie to może być śmieszne, ale dla sądu to jest po prostu, że matka dba o dzieci, odrabiała z nimi lekcje i tak dalej, mieszkanie wysprzątane, a ciebie nie było, żeby powiedzieć swoje zdanie. Natomiast pani kurator to lubi wpaść do mężczyzn w piąteczek wieczorem, w takie imprezowe dni, kiedy na przykład jest fajny film albo mecz z kolegami, oglądasz sobie piwko, popijasz, to one wtedy lubią wpaść. Ja nie wiem dlaczego, to taka, chyba taka jakaś tradycja. Zgodnie z tym, co mówiłem, że dom sędzina buduje na taką okoliczność, żeby ci dzieci odebrać. Tak, więc pani mecena, pani kurator sądowa, to ona już wie, jakie materiały dostarczyć. Nie dostarczać tej sędzinie, nie robić śmietnika z materiałów, nie dostarczać materiałów, które są sędzinie zbędne i będą leżeć na kupie, nic z nich nie powstanie. I w tym momencie sędzina też zwykle prosi jeszcze o dokumenty, po prostu wykaz interwencji policji z danego miejsca zamieszkania. Jak tego materiału się dosyć nagromadzi, na przykład pani kurator jeszcze może być z ośrodka pomocy społecznej, pani sędzina może wykonać, zażyczyć sobie, żeby ciebie kontrolowali, bo są takie panie, które się nazywają asystentka rodziny, ona tam raz w tygodniu obiega te wszystkie rodziny swoje, czy tam, wiesz, jest jaki taki porządek, czy też po prostu się melina zrobiła z mieszkania i dzieci trzeba odebrać. No i w tym czasie, jak sobie lata już po mieście, to nie ma żadnego problemu, żeby zajrzała też do ciebie, nie? Znienacka, bo to wszystko robią znienacka do mężczyzny, a do kobiety to znienacka, jak już jest porządek zrobiony, tak? No i tu się nagromadziło trochę materiałów, to jeszcze mówiłem, że pani sędzina interwencję policji z miejsca zamieszkania, no to tam trafiają takie rzeczy, po prostu trafiają tam takie rzeczy z policji, że kobieta wezwała ciebie, zwykle to jest takie coś, że ona na przykład ojcowie, dwie takie historie, takie same słyszałem, że siedzisz sobie spokojnie, oglądasz mecz, pijesz sobie piwo, na przykład wchodzi na przykład żona twoja i nagle, wybaczcie, to taki po prostu taka droga, nie? To jest autobahn niemiecki, tak podrzucam.
i wchodzi, ogląda sobie mecz, jesteś po lekkim piwie, wchodzi twoja małżonka i na przykład szarpie firanki, słyszysz trzaski w kuchni jakieś, jesteś zdumiony, ale meczu nie opuścisz. No i nagle twoja żona przychodzi, zrywa firanki, rzuca na podłogę, albo idzie do kuchni, słyszysz coś, jakieś dziwne trzaski tam się dzieją, patrzysz, a tam talerze porozbijane, nie? Jesteś zdumiony, w tym momencie, wiesz, do drzwi ktoś po prostu dzwoni, a to policja, patrol. I się okazuje, że to ty zerwałeś te firanki, że to ty potrzaskałeś te talerze, masz napad agresji, twoja zapłakana, wiesz, i tak dalej, a ty z piwem w ręce otwierasz jeszcze drzwi, bo jesteś zupełnie nieświadomy. No i oni piszą raport, że zgłosiła tam taka awanturę domową, ten zerwał firanki, zniszczył meble, potrzaskał talerze i tak dalej. Oni piszą taki raporcik i pani sędzina ze wszystkie raporciki z miejsca zamieszkania po prostu ściąga to, że ja bym ci doradził iść do, jeżeli się coś ciekawego dzieje, to będziemy mieli też, ale to po prostu trzeba iść do posterunek policji, do systemu EWUŚ, zgłosić na przykład, że zostawiła dzieci i wyszła w nieznanym kierunku, nie zrobiła zakupów, nie powiedziała, jakie lekarstwo i tak dalej, żeby tam pani sędzina dostała też troszeczkę materiału na twój budynek. No i jak się już te materiały nagromadzą, to się odbywa rozprawa, podczas której, zobaczcie, naprawdę to jest chyba jeszcze taka betonówka za wujka Adolfa robiona. Jest tak, że jak się nagromadzi trochę tych materiałów, pani sędzina stwierdzi, że materiału się już nawiozło według jej planu budowy tego budynku alienacyjnego uwieńczonego orzeczeniem końcowym, tak, które ci odbierze kontakty z dziećmi. Finalnie dąży do tego, żeby ci odebrać kontakty z dziećmi, bo to są ustalone projekty, już pewne i dostępne, i 30 lat już się tak robiło, więc po co zmieniać. No to pani sędzina wyznacza termin rozprawy. Nie są to rychłe rzeczy, bo ona musi tych materiałów sobie nagromadzić, tak? Ona ci wyznacza termin rozprawy. Idziecie na rozprawę i początkowo po prostu pani sędzina sprawdza tam dowody osobiste, czy to są te osoby, które po prostu mają zeznawać. Mi na drugiej rozprawie powiedziała, żebym dowody nie pokazywał, ponieważ jestem sądowo przyznany, jakoś jej zapadł w pamięć. No tam ustala jaka sprawa, czy coś, zaczyna się przesłuchanie, zwykle pierwsze przesłuchanie to jest przesłuchanie stron bez świadków, bo może być taka sytuacja, że się jakoś dogadacie, tak? Że się jakoś dogadacie. No i teraz pani sędzina, pierwsza występuje ta strona, która wniosła powództwo, czyli jeżeli jest ograniczenie kontaktów, no to pierwsza zeznaje, po prostu podchodzi do takiego słupka, jak tam wiecie, u Marii Wesołowskiej, ta alienatorka, i ona mówi, no tak jak mówiłem 100 razy już, że jesteś złym ojcem, nie odrabiałeś lekcji, nie chodziłeś do lekarza, nie umiesz dzieciom głodować, nie umiesz dzieciom gotować, zabrałeś je na zimno bez kurtek i tak dalej, nie odrabiasz z nimi lekcji, to na to wszystko mówi. Ty jesteś w głębokim szepucie zatyka, jakbyś chciał coś powiedzieć, to sędzina cię usisza, no i się cały aż gotujesz i sędzina to skrzętnie zapisuje, bo musisz patrzeć na protokolatkę, czy ona coś pisze. Po czym sędzina mówi, czy są jakieś pytania, czy ma pan jakieś, pana strona ma jakieś pytania do alienatorki, czyli do tam powódki, czy tej co wnoszących, to jest jakaś tak, w sądzie jest taka specyficzna nazwa, tak, że tą stronę, która no powód, zobacz, no będziesz widział, jak sam to się zwraca. No i te zeznania trafiają do protokołu rozprawy, który obok sędziny siedzi protokolatka, stuka na komputerze. To jest jakby takie podsumowanie etapu budowy. Czyli to jest podsumowanie etapu budowy, czyli mówi się, że są takie dowody, ta mówiła to, i nie mówi się nic o tych tezach procesowych. I to jest bardzo podstępne, bo mówi się o jakichś faktach i dowodach, i tezy procesowe to wszyscy mają w głowie, tylko nie ty. I myślisz, że one cię obgadują, a naprawdę to nie. One tezy procesowe sobie po prostu prowadzą budowę już dowody i wyciągają już filary, które są tezami procesowymi. Po czym odbywa się taka sytuacja, że możesz zadawać pytania, przy czym tam
mecenasi to naprawdę słabutko. Oni tak robią takie przedstawionko do ciebie, które nie zagraża temu budynkowi sędziny w żaden sposób, prawda? Nie zagraża budynkowi sędziny w żaden sposób. No i zadałem takie pytania, które są mało istotne, może coś tam może wywalczą, ale tam za dużo nie wprowadzałem tezy procesowej, najważniejsze o alienacji, bo to by było bardzo niewygodne. Po czym przesłuchują ciebie, ty idziesz, mówisz co, no różne są formy, zależy od sędziego, ale zwykle mówisz to, co mówisz. Jak mówię, że moja sędzina miała z protokolantką taki ustalony sygnał, że podnosiła długopis i wtedy ja sobie mogłem pluć w tablicę, jak to się ładnie mówi, czyli mówić, a nie miało żadnego to skutku odniesienia w protokole rozprawy. I to jest kluczowe. I to jest kluczowe, bo mówiłem, że sędzina buduje swój budynek, w którym ty jesteś przemocowcem i tak dalej, i tak dalej. I twoje zeznania, które nie są spójne z jej wizją, a ty się szybciutko zorientujesz, to znaczy na pierwszych rozprawach to się możesz, przepraszam, nie zorientować, ale już na kolejnych ja to już się szybko orientowałem, do czego to wszystko zmierza. I sędzina cię przesłuchuje w zasadzie, żebyś miał wrażenie, że masz jakiś wpływ na tę rozprawę, nie? Że masz jakiśkolwiek, to co ty mówisz, te dowody, które ty gromadzisz, żebyś miał jakiekolwiek wrażenie, to cię ma zachęcać do walki jak tego koguta, tak? Że tak, ona cię słucha, ty sobie mówisz, ona tego w tym czasie dużo też, jak są takie rzeczy nieistotne, które ty mówisz, to trafiają one do protokołu. Jeżeli są istotne i zagrażają tezom procesowym, to sędzina unosi długopis, one nie trafiają do protokołu, czyli nieistotne rzeczy albo niegroźne zapisuje w protokole, a istotne to nie dopuszcza, żeby się znalazły w protokole. Jakby to było na budowie, to ty sobie przywozisz swój materiał i na przykład przywozisz sobie watę ocieplającą, nie wiem, papę, rolki papy, ale żadnych elementów konstrukcyjnych swoich masz nie przywieźć. Bo z waty i z papy to budynku nie postawisz, nawet na metr. Rozumiesz? To jest, chodzi o to, że sędzina ci każe, daje ci nawieść tego materiału, który z tego nic nie ukleisz po prostu, nie? A i zawozi. I po czym, jak się kończy już ta cała rozprawa, to czasem trwa 3,5 godziny i ty się powołujesz na ten protokół, no to protokół jest zamykany, znaczy zamykana jest rozprawa i z rozprawy po kilku dniach powstaje protokół. To znaczy, im dłużej powstaje protokół, tym znaczy, że sędzina zwraca większą uwagę, żeby wyczyścić plac budowy z niebezpiecznych materiałów. Niebezpiecznych to znaczy takich, z których ty byś mógł coś wykorzystać w apelacji albo coś, i sędzina musi ten budyneczek swój tak, wiesz, wychuchać, żeby on ostał się w razie apelacji, a twoje i jakieś zdanie analizuje też pod kątem takim, że jakieś twoje zdanie, które ty tam wtrąciłeś, to żeby jej nie zaszkodziło, żeby w protokole rozprawy nie znalazło się coś, co mogłoby jej podważyć tą główną tezę. Ona już wie od samego początku, nie? Że po prostu trzeba ci odebrać kontakty albo dać ci łatwy wyrok, który nic ci nie da, ograniczy ci możliwości. Generalnie ma przerwać twoje kontakty z dzieckiem, bo tak jest przyjęte. A czy ona te... No tak, to do tego to prowadzi. Jak to ma jakieś motywacje, to jest nieistotne. I powstaje w ten sposób protokół rozprawy. Ale będę to kontynuował w jutrzejszym odcinku. Zapraszam serdecznie.